da ba da ba da ba da da ba da da ba da ba da. Do koszar żołnierz szedł przez ulicę, na skrzyżowaniu stał podoficer. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałbym się odnieść dzisiaj do tych wydarzeń, które miały miejsce, gdzie? No właśnie chodzi o pana Dudę, który ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. No i cóż, ja widzę w telewizji, że oni teraz pojechali sobie na obiadek do Andrzeja Dudy. Proszę Państwa, cała Europa się śmieje. Konstytucja dla PiS-u jest nieważna. To samo, jeżeli chodzi o to, co zrobił Andrzej Duda. Po pierwsze, w 2015 roku niezgodnie z prawem ułaskawił. Przy wyroku nieprawomocnym nie wolno ułaskawić. Za to już, bo to przestępstwo, powinien stanąć przed Trybunałem. Druga sprawa. Kolejny raz ułaskawienie tychże samych osób to jest niezgodne z wytycznymi ministra sprawiedliwości. To przecież minister sprawiedliwości, a nie kto inny, wyraża zgodę na wypuszczenie. No, na litość boską. Słuchałem wypowiedzi wielu, wielu wybitnych profesorów z dziedziny prawa. I wszyscy są jednoznacznie mówią. Nie w ten sposób, nie w taki, jaki zrobił to Andrzej Duda. A ja podejrzewam, że Andrzej Duda miał olbrzymie naciski ze strony Kaczyńskiego. I nie tylko, bo innych polityków również. I to się może źle zakończyć, bo teraz Platforma i koalicja mają pełną podstawę do rozważenia kwestii Trybunału Stanu za pana Andrzeja Dudę. Tak, proszę Państwa. Mówię to jako politolog. I wszystko na to wskazuje, że no, Donald Tusk i cała koalicja będą w tym kierunku procedować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Proszę Państwa, Trybunał w Strasburgu, w TSUE, również chodzi tutaj o tych neosędziów, którzy nie powinni wydawać wyroków i prowadzić rozpraw. Oni nie mają uprawnień do tego. Nie mają żadnych uprawnień. Minister Bodnar, profesor, wziął się za to tak zwany sąd prywatny Zbigniewa Ziobry. Tak jak było CBA, tak jak było MSWiA, ABW, to były służby prywatne Prawa i Sprawiedliwości. No dzisiaj jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności niejaki pan Zbigniew Ziobro ponoć choruje na nowotwora. Zjada go ponoć ten nowotwór. Może obroni się. No, nikomu się nie życzy tego, co tobie jest niemiłe. Ale chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną sprawę. Sąd Najwyższy wypowiedział się co do neosędziów. Jasno i otwarcie. I profesor Bodnar potwierdził to. Te wyroki nie mają mocy prawnej. Także proszę Państwa, wszyscy ci, którzy zostali skazani przez neosędziów, należy te wyroki unieważnić. One są w ogóle nieważne. I co? Do czego my zmierzamy? W jakim kierunku? To jest zapaść polityczna w Polsce. Zapaść polityczna w Polsce. Ale to gigantyczna. Dzisiaj oglądałem chwilę odnośnie 70 milionów złotych. Chodzi o głosowania kopertowe. Akurat pan Sasin składał zeznania. On dostał amnezję. Amnezję. Nie pamięta nic. Niczego. Ale proszę Państwa, dzisiaj jeszcze pan Jacek, najpóźniej jutro, bo to tutaj decyzję podejmie pan Wojciech, szef kancelarii,
z uwagi na to, że znowu wkradziono się na maila i tam w tym koncie zlikwidowali kilkanaście zer końcowych, które były najistotniejsze. To robią wrogowie, oni zostali zdemaskowani i będzie to opublikowane na stronie. Oni dostarczyli nam dowodów, że są antypolakami. I to jest decyzja o nieodwołaniu. Dwie osoby, tak proszę Państwa. A to będzie odwrotny. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia.